Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimex. Zapraszam na komunikat jagodowy dotyczący bieżących zaleceń w uprawie borówki. Jesteśmy na plantacji borówki. Czas na małe podsumowanie tego, co w ostatnim czasie wydarzyło się na plantacjach. Proszę Państwa, jeszcze ostatniej nocy mieliśmy przymrozki. Czas, aby teraz ocenić sytuację, zobaczyć, jak nasze plantacje wyglądają, jaka jest kondycja roślin, a następnie podjąć odpowiednie kroki, aby te rośliny wzmocnić, czy też prowadzić szczelną ochronę przeciwko chorobom i szkodnikom. Dziś znajdujemy się na plantacji, jesteśmy akurat w odmianie Blue Crop, ale też jest odmiana Chandler, która już nie wygląda tak ładnie, tak zielono. Widzimy na Chandlerze, że dużo czerwonych, purpurowych, fioletowych liści. To oczywiście jest związane z przebiegiem pogody, jaka była w ostatnim czasie. Zimno, przymrozki, dużo nocy z przymrozkami i często uszkodzenia pąków kwiatowych, ale nie tylko. Takie zimne pogody, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, powodują, że gleba jest zimna i składniki pokarmowe przez roślinę nie są pobierane w odpowiedni sposób. Jeżeli robimy lustrację plantacji teraz po tych przymrozkach, no to oczywiście musimy ocenić, jaki procent jest uszkodzonych kwiatów, ale również zachęcam Państwa, aby zobaczyć, jak wyglądają młode przyrosty. Ja lustrując plantację często spotykam się z sytuacją, gdzie są uszkodzone te najmłodsze przyrosty, gdzie są po prostu przemarznięte tkanki. No i oczywiście taka sytuacja jest dosyć niepokojąca. Jeżeli chodzi o kwiaty, tu na tej plantacji większych uszkodzeń nie ma. Widzimy, że kondycja roślin jest bardzo dobra, że kwiaty są zdrowe, rośliny zaczynają kwitnąć, więc sytuacja akurat jest, myślę, że bardzo na plus. Na wielu plantacjach obserwuję, że te kwiaty, które się rozłożyły, które już rozkwitły, zostały uszkodzone przez przymrozki, ale te kolejne, które jeszcze są zamknięte, są zdrowe. Myślę, że jest o co walczyć, aby uzyskać jak najlepszą jakość owoców w tym sezonie. Dlatego zachęcam Państwa, aby podjąć tutaj odpowiednią stymulację tych roślin do lepszego rozwoju, ale również do lepszej regeneracji po okresie przymrozków. Bo od tego zacznę. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby teraz odpowiednio zastymulować te rośliny do lepszego wzrostu, żeby te uszkodzone rośliny, gdzie mamy uszkodzone stożki wzrostu przemarznięte, wypuściły nowe przyrosty, żeby one mogły te przyrosty odżywić kwiaty, a następnie owoce. Ale po kolei. Proszę Państwa, ja w tej chwili rekomenduję na stosowanie biostymulacji przy użyciu takich preparatów jak Maral, jak Protaminal, ale również, aby obniżyć stres, polecam stosować Ashanti Max. Algi, aminokwasy to są te produkty, które teraz powinniśmy właśnie zaraz po przymrozku podać roślinom. W późniejszym etapie myślę, że warto sięgnąć po nawozy fosforowe. Tutaj obok rośnie odmiana Chandler. Chandler, który widzimy, że jest w nie najlepszej kondycji, a to wszystko ma związek z przebiegiem pogody w ostatnim czasie. Zimno, przymrozki, system korzeniowy nie pobiera odpowiedniej ilości składników pokarmowych, szczególnie fosforu. Liście są czerwone, żółte, purpurowe. To jest właśnie brak fosforu, który nie jest pobierany, dlatego że temperatura gleby zazwyczaj też jest około 10, a czasami nawet poniżej 10 stopni. System korzeniowy wtedy nie jest sprawny i nie jest w stanie dostarczyć roślinom odpowiedniej ilości składników pokarmowych. Na najbliższe dni, może też najbliższy tydzień, dwa tygodnie zapowiadane jest znaczne ocieplenie, więc gleba też na pewno się nagrzeje, a system korzeniowy wtedy będzie bardziej sprawny i będzie lepiej pobierał składniki pokarmowe. Niemniej jednak po tej regeneracji poprzymrozkowej, którą zrobimy w najbliższych dniach, następnie warto rośliny zasilić dolistnie, dostarczyć fosfor. Ja tutaj rekomenduję Rosaliv żółty, który myślę, że bardzo dobrze się wchłonie, ponieważ zawiera kwas askorbinowy w swoim składzie i zostanie szybko pobrany przez rośliny, dostarczy tego fosforu i na pewno ten liść dużo lepiej zacznie swoją fotosyntezę. Co dalej? Oczywiście, jeżeli zrobimy tą ochronę tutaj poprzymrozkową, tą biostymulację poprzymrozkową i to nawożenie, no nie możemy zapomnieć o ochronie. Okres kwitnienia to czas, kiedy
podejmujemy tą największą walkę z szarą pleśnią, z antraknozą, kiedy tutaj musimy wzmożyć tą ochronę, zrobić tych zabiegów kilka przez cały okres kwitnienia, preparatami, które będą nam zabezpieczały nasze kwiaty, a później zawiązki owoców właśnie przed szarą pleśnią i antraknozą. Ja w tej chwili rekomenduję preparaty takie jak Sketch, Samar, Switch Signum, Luna Sensation. To są te preparaty, które w tej chwili powinniśmy stosować na plantacji borówki. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkodniki, tutaj w tym momencie nie powinniśmy wykonywać typowych zabiegów na przeciwko szkodnikom. Dbajmy o owady zapylające, które są niezbędne do tego, abyśmy uzyskali bardzo dobrej jakości plony. Na pewno te zabiegi przeciwko szkodnikom wykonamy po okresie kwitnienia. Ale oprócz biostymulacji, nawożenia dolistnego, ochrony, no oczywiście fertygacja. Były zapowiadane opady deszczu. Tych deszczy globalnie w całej Polsce nie spadło dużo. Widzimy, że nie ma zbyt dużej ilości wilgoci na plantacjach. Dlatego tutaj oczywiście nie zapominajmy o nawadnianiu, a z wodą czas na podawanie nawozów. W tej chwili na okres kwitnienia ja polecam nawozy zrównoważone. Ultrasol 20-20-20, Rosasol 19-19-19. Oczywiście warto jeszcze dodać do tego siarczan magnezu, ale naprzemiennie z tymi nawozami również zachęcam do stosowania CATS-u. Dlaczego? Dlatego, że już teraz od początku kwitnienia dostarczajmy roślinom wapń odżywczy do systemu korzeniowego, żeby te rośliny mogły pobierać ten wapń, który będzie transportowany następnie do młodych przyrostów, ale również do owoców. Zabiegi typowo wapniowe, dolistne, myślę, że tutaj rozpoczniemy bardziej po już połowie kwitnienia. Także na tą chwilę wapń dostarczajmy dokorzeniowo. CATS w dawce 20 litrów na hektar. Proszę Państwa, to są te główne zabiegi. Teraz pozwólmy tym roślinom wyjść ze stresu. Dostarczmy im wodę, dostarczmy im składniki pokarmowe do gleby, ale również zapewnijmy im odpowiednią biostymulację. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych komunikatów.